Jakby ktoś po prostu był ciekawy. No to się bardzo cieszę, że jest. W ogóle następny semafor ma być na stój, z tego co widzę. Więc znowuż będziemy łapać opóźnienia, czyż nie? No dobra, ciśnij. Oni można. Zobaczymy, jaki będzie ten semafor. Najwyżej przejedziemy na S1. Domina. Ciekawe, czy uda nam się nadgonić rozkład. Witam serdecznie pana Filip i Kasper M.K. A transmisja na żywo. Live Only tak zwana. A skąd się wzięła nazwa Live Only? Dlatego, że jest tu nudno, po prostu. I nic tu się nie dzieje. Dlatego jest to nazwa Live i mdło. Dobra, rozpędzamy się do prędkości maksymalnej tego tu szynobusika 120 km na godzinę. A, pana brat jest na live, panie Zajmon, no to dobrze, że pana brat jest na live. Miło mi to słyszeć, że ogląda. Zbliżamy się do stacji. Dobra, widzę, że hamowanie silnikiem to tutaj niewiele daje. Na moim końcu. O, skoro pan rozdaje hasła na brata, to... Tutaj mamy opóźnienia... No 7,5 minuty nawet. Teraz sobie ruszymy z widoku pasażera. Jakby ktoś był ciekawy. 116 na N57. Nie polecam. Tak wygląda ruszenie z widoku pasażera. uwierzycie, co się dzieje. Mój kot dobija się do drzwi. No, do 60 jest ogólnie. No, pan ma stare składy na rawinowie na wieczór. Ze starymi wagonami, no. Jest to spowodowane tym, że rawinowo do wieczora było wzorowane na starych składach. To jest akurat taki plik SCN, który można ściągnąć na forum maszyny. I tam możemy sobie pobrać taki plik i podmieniamy potem w odpowiednim folderze i mamy nowiuśkie składy wtedy. Można też sobie samemu ponadpisywać. Jeżeli pan umie, można to robić samemu. To jest na forum maszyny, tam gdzie się pobiera rawinowo do wieczora. Tam gdzieś trzeba znaleźć post, któryś ciężko jest podać link akurat do konkretnego postu. No. Trzeba po prostu poszukać. Ja uciekłem, biletów nie mam. To niedobrze. Mi się przydało mieć jednak. Czekaj, gruźlica mnie wzięła. To jeszcze zdążyłem wyciszyć mikrofon. Taki... A dobrze, jak pan tak uważa. Pociąg gudzi jak te pociągi na Helce jeszcze. Mandacizą walką czekał. No już, panie Michu, niech pan tam zostawi, nie? Zapas dla tych gapowiczów. I 120 km na godzinę pędzimy. Następny semafor, a nie, do 40. Już się bałem, że ograniczenie prędkości do zera. O, nie ma go? To fajny. Znaczy nie fajny, dla mnie. DHL jedzie. O, zmiana kanału radiowego na 7. Na pewno w tym pociągu to zrobię. Kiedyś dojedzie, to na pewno. Żebym wiedział, że tak daleko jest ten rozjazd, to bym nie hamował równo z semaforem. Panie kierowniku, co pan chce, panie Zajmon GTA? To mi się kojarzy... Panie kierowniku, to mi się jedynie kojarzy z tymi ludźmi, co pod sklepem stoją. Mówią, kierowniku, masz pan złotówkę? Czy dwie? O, z tym mi się jedynie to kojarzy. Panie kierowniku. Fenomenalnie. Nowym będzie już nowe otoczenie na scenerii. Aha. No zobaczymy, jak będzie wyglądać. Jak odjedziemy stąd 41, będziemy mieli 7 minut opóźnienia. Jak odjedziemy później, to będziemy mieli więcej minut opóźnienia. No, tak powiem może. Osobowy 17, 225 gramów. Jedziemy planowo, całe szczęście. Dobra, zamykaj pan drzwi. Tak, duża będzie różnica? Jedziemy, mamy 7 minut opóźnienia. Nieźle. Co to 7 minut dla nas? No witam, panie Ologotej, witam. W końcu w Impulsach są polskie litery, naprawdę? Kiedyś pojedziemy Impulsem. Ale po tej serii odcinków z maszyny na pewno musi się na kanale pojawić jakiś inny symulator. Przecież nie może to być tylko maszyna, no bez przesady. Proszę pana, czekam na następnej stacji, ale ja dziś złom się spóźnię 7 minut. Tak. Się spóźnię 7 minut. Pan Bimber maszynista? A. Peso złom, panie. No. Gdyby nie ten ostatni wagon na końcu, to myślę, że jeszcze jako tako by się udało nadrobić ten rozpłat. Jeszcze się nie rozwalił pesowóz, ja. Było jakieś ograniczenie prędkości, bo nie widziałem. Nie, dalej jest 120, nie? Nie, to będzie 80. Ojej, kładę mnie kaszel sobie wziął. Ono kolej ma, robimy, czekamy na coś. No 20 też będzie. Zobaczymy, co będzie. Z nami i z naszym opóźnieniem. Ja właśnie wróciłem z prawdziwego pociągu, współczuję. 20 będzie na przyjeździe, zobaczymy. Pojedziemy, to będziemy widzieć. No jakaś widzowadna trawka sobie rośnie. Młodeńki, dźwignia dziś też stoi. Tu jakaś hala jest. O i barierki. Nie, to płotek. Akurat. Nowe otoczenie. O, samochód jechał. Jedzie, widzicie drodzy państwo? Jedzie samochód, a kręcą mu się kółka. Jo, kręcą mu się kółka. Fajnie. Oj, będzie 20, widziałem już. Ale jak na mnie to szynowóz to masakra, niedopracowany w ogóle. Znaczy on jest dopracowany, tylko nie ma kabiny dedykowanej, nie? W ogóle dzisiaj było 10 osób na live'ie razem. Czas wszystkich konwersacji na początku. Teraz jest 9. A no jak dla mnie to szynowo, no ale to jeszcze ty nie zobaczysz od środka i od... Witam serdecznie, panie Kacperoszy. No wiem, wiem. Trochę inaczej wygląda w realu. No cóż, no niestety trzeba jeszcze trochę poczekać. Może kiedyś zrobię. Ale jednak nie wiem, jakoś nie ma ciekawych pociągów spalinowych i maszyn. Najmniej ja nie znalazłem. Jest szansa, że będzie kabina? No to nic, tylko czekać. Dobra, zobaczmy hamowanie z widoku pasażera. Pięknie. Zezwólmy na oprawę drzwi. Kruszewo, Grodziskie. Ile mamy opóźnienia? 38,50 to jest 1046. 47, ojejku. To 9 minut. No to wyszło. Niedobrze. A co tu się wydarzyło? A dzisiaj drzwi przy nowu się otwiera tym knefnem, co tu jest. Jak klikasz prawo, to otwierasz, zezwalasz na prawe drzwi, a jak klikasz prawym klawiszem, to zezwalasz na lewe drzwi. Ja jestem konduktorem tego pesobusa. To nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy płakać. Jest koniec ograniczenia prędkości swoim brakiem. Dobra, przyspieszamy więc. Płakać. Teraz wszyscy konduktorzy, co są na czacie, będą sobie nawzajem bilety sprawdzać. Do oci czy do fuca. 120 wyświetleń transmisji, 10 polubień. Ojej, jak miło się patrzy na takie liczby. To nie ma tu za kary, jedzie SA95. No, też tak można. A Lubniew. A w Lubniewie mamy postoju 13 minut. A bo my to mamy ten oblot zrobić. Zapomniałem wyciszyć mikrofon, no przepraszam. Mam nawiazdowy nasz 40 na godzinę. Komentarz wycofany. Nie widziałem, co pan, panie, że coś napisał, zanim pan wycofał. RP, rama poprzeczna, nie wiem co pan chce. Kopertko ładowarcy, RP, rama poprzeczna. Tam windę, ale bez mandatu. No trzeba sobie jakieś życiu radzić. Również też ładnie zrobione. No właśnie jedziemy, zaraz się dowiemy jak ładnie zrobione. Wygląda ciekawie w każdym bądź razie. A i wyjazd, nie wjazd do terenu zabudowanego. Tu się coś dymi. Lokatory i teren w pierwotnym Rawinowie. No dobrze, że ktoś się za to zabrał. Normalnie to do takich manewrów by wszyscy z szynobuza musieli wysiąść. Przecież nikt nie jest on lokomotywą. Tym tu ma podany manewr. A czemu nie ja? Dobra, odczepiamy wagon. Puszczamy pasażerów. Widziałem w rzeczywistości manewry z pasażerami w wagonach, ale to była wyjątkowa sytuacja. Awaria hamulców jednym z wagonów. A. Ja kiedyś jechałem takim pociągiem, gdzie się podczerniło coś z hamulców w wagonie. Włączyć sygnał odjazdu. Odpiąć pojazd prowadzący. No, kiedyś to zrobiłem już. Odpinam. No nie zaliczyło mi. Ja chcę wykonywać manewry tak o. Nie, 5 też czasem posiadają, wiesz pan? Inseki. Dobra, to robimy manewry z pasażerami. W koło tego wagonu, wagon został. To ja już zrobię. Zamiast F4 kliknąłem F5. Ej, panie. Co to ma być? Czemu pan do tyłu jedziesz? Do przodu. Jest światło manewrowe, co pan, panie Żeluś, mówisz? Samobójca. Pani światła końca pociągu. Czy manewry robię, a oni mi światło końca pociągu. Dobra, panie, bo tu manewry miały być, nie? Ja już jestem opóźniony, a to ja dziś manewry wykonuję, głącze nie wiem co. No wiem, zapodałem przy odjeździe, tylko kiepsko z czasem słychać. Więc się rusza, nie? To się podaje zawsze. Mecha, żeby nie miał wypadku albo opóźnienia, więc... W peronach te delikatne RP1, żeby nie straszyć potencjalnych pasażerów. Wiem, też kiedyś stałem na peronie, jak były manewry. Tamten się leni. Dobra, przesiadka. Witam pana, witam. Ja tu do tej kabiny, nie? Nagnęli się delikatnie, a czykolwiek taki Wechström da mocno i przestraszy. A czemu nie? Ale żem podjechał. Na pewno widziałem, co na tej tarczy tu jest. No jedziemy. Akurat. Niektóre nie mają. Niektóre nie mają specjalnych naśladów, to się zgadza. Ojej, ktoś mnie kaszę zbił. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No wolny można 40? Jadę właśnie, jadę. Ech, mi szkoda naszego wania. Perona 20. No i tam, panie, czasu nie ma. Panie, ruszę do dyżurnego. Panie, nie ma pana w pociągu. Dobra, bo oni się skupi, bo my się stanęli, nie? Przesiadamy się z powrotem, bo tu już widzę świeci. Jesteśmy. Światełko jest. Sprawdźmy. Ja świeci. Dobra, panie, do przodu. Ale nie do tego przodu. Do tego przodu. Dobrze, że jest pan za mną, pije pan numer. Na częściowo zajęty jest podany. Gdzie? No wolny jest. No brakuje. A jeszcze mamy 7 minut opóźnienia. Ja jeszcze się nie podbiłem. Podwalno. No wiem, widziałem. No cóż, szkoda. Mówił, że za dużo roboty, nie? Dobra, i teraz pomalutko dojeżdżamy, nie? Żeby nie przesadzić. Dobra, jesteśmy. Ja na kabiny. A sobie zmieniłem kabinę. Rozumiem. Żeby nie było. O. Oto co widzę u siebie. Dziękuję bardzo. A tak to wygląda, nie? Co wybrać? No raczej nie zacznie odpowiadać, jeśli coś takiego wyświetla. No cóż. Gotów do odjazdów. A jest jakaś misja z Lubniewa? Lokomotywownik Grabówku. Rodzisku. Nie, nie ma nic. To są elektryki.